Zaimki dzierżawcze w języku niemieckim. Mein, mój. Zaimka mein użyjemy wtedy, gdy rzeczownik jest rodzaju męskiego lub nijakiego. Jeżeli rzeczownik jest rodzaju żeńskiego lub w liczbie mnogiej, to wtedy dodajemy do zaimka mein końcówkę e, meine. Na przykład der Opa, mein Opa, mój dziadek. Die Oma, meine Oma, moja babcia. Das Kind, mein Kind, moje dziecko. Die Eltern, meine Eltern, moi rodzice. Taka sama sytuacja jest z resztą zaimków. Dein, twój. Der Vater, dein Vater. Die Mutter, deine Mutter, twoja mama. Das Mädchen, dein Mädchen, twoja dziewczyna. Die Kinder, deine Kinder, twoje dzieci. Sein, jego. Der Schrank, sein Schrank, jego szafa. Die Kommode, seine Kommode, jego komoda. Das Regal, sein Regal, jego regał. Die Freundinnen, seine Freundinnen, jego przyjaciółki. Ihr, jej. Der Tisch, stół. Ihr Tisch, jej stół. Die Lampe, ihre Lampe, jej lampa. Das Sofa, ihr Sofa, jej sofa. Die Hobbys, ihre Hobbys, jej hobby. Unser, nasz. Der Kuli, unser Kuli, nasz długopis. Die Dusche, unsere Dusche, nasz prysznic. Das Auto, unser Auto, nasz samochód. Die Äpfel, unsere Äpfel, nasze jabłka. Oja, wasz. Tutaj jest, ten zaimek jest troszeczkę nieregularny. Forma oja wystąpi przy rzeczownikach rodzaju męskiego i nijakiego, zaś przy rzeczownikach rodzaju żeńskiego oraz przy liczbie mnogiej literki er zamienią się miejscami, czyli zamiast oja będzie oire. Czyli na przykład der Onkel, euer Onkel, wasz wujek. Die Adresse, eure Adresse, wasz adres. Das Hobby, euer Hobby, wasze hobby. Die Bananen, eure Bananen, wasze banany. Ihr, ich. Der Baum, ihr Baum. Ich, drzewo. Die Katze, ihre Katze, ich kot. Das Haus, ihr Haus, ich dom. Die Tomaten, ihre Tomaten, ich pomidory. Oraz ihr, pisane z wielkiej litery, oznacza formę grzecznościową, czyli pan, pana, pani, państwa. Na przykład der Onkel, ihr Onkel, pani wujek lub pana wujek lub państwa wujek, w zależności od kontekstu. Die Adresse, ihre Adresse, pana adres, pani adres, państwa adres. Das Hobby, ihr Hobby, pana hobby, pani hobby, państwa hobby. Die Bananen, ihre Bananen, państwa, pani lub pana banany. Przygotowałam również krótkie zadanie. Mamy kilka zdań, które pomogą nam utrwalić zaimki dzierżawcze. Pierwsze zdanie. To jest moje auto. Das ist mein Auto. To jest twoja mama. Das ist deine Mutter. To są jego rodzice. Das sind seine Eltern. To jest jej brat. Das ist ihr Bruder. To jest nasz syn. Das ist unser Sohn. To jest wasze dziecko.
Das ist euer Kind. To jest ich siostra. Das ist ihre Schwester. To jest państwa córka. Das ist ihre Tochter.